jestem na ulicy Kościuszki w Będzinie. Przede mną skrzyżowanie z ulicą Słowiańską. Tutaj przy dworcu kolejowym Nowy Będzin. Na początek objedziemy tutaj ten placyk przed dworcem. Chciałbym bowiem zwrócić na pewien niewielki szczegół, który będzie ważny w późniejszych etapach. Skręcam teraz w lewo. No i na tym łączniku Słowiańskiej z Kościuszki popatrzmy. Nie ma tutaj oznakowania. Czyli zgodnie z prawem powinienem tylko ustąpić pojazdom z prawej strony. Skoro prawą mam wolną, to ruszać. Tyle teoria. Praktyka pokazuje, że naprawdę droga, z której przed chwilą wyjechałem w lewo, jest przez wszystkich traktowana jako droga podporządkowana. Nie wiem, czy jest to efekt jakiegoś wandalizmu, że ten znak stamtąd zniknął, czy może jest, ma to jakiś głębszy sens. Na pewno w tej sprawie napiszę mail do zarządu dróg powiatowych w Będzinie. Zobaczymy, jaką na ten temat uzyskam odpowiedź. Na pewno informację taką na swoim kanale przekażę. Ulicą Kościuszki będę teraz jechał prosto. Przebieg drogi z pierwszeństwem tutaj mamy po prawej stronie za krzakami. Jako iż jadę prosto, oczywiście nie włączam tutaj kierunkowskazu. Ustępuję pojazdom od prawej, czyli jadącym drogą z pierwszeństwem. No i dojeżdżamy do owego łącznika, na którym brak oznakowania. Upewniam się, że mam wolną prawą stronę, wobec czego mogę jechać dalej w kierunku Sosnowca. Jadę ulicą Kościuszki od Środuli. Będę jechał w lewo. No i tutaj oczywiście wykorzystujmy właśnie ten łącznik. Chcąc jechać między ulicą Kościuszki, tak jak ja teraz jadę ulicą Słowiańską, też w drugą stronę, to wykorzystujmy do tego ten łącznik. Tutaj oczywiście już oznakowanie występuje, jak należy. I już jestem na ulicy Słowiańskiej, jadę w kierunku ulicy Małobądzkiej. Z ulicy Słowiańskiej będę jechał w Kościuszki, czyli jadę drogą z pierwszeństwem. Na tym skrzyżowaniu nasuwa się oczywiście pytanie, czy między Kościuszki a Słowiańską używać kierunkowskazu. Oczywiście, że tak. Na wprost jest oczywiście w ciągu ulicy Kościuszki, natomiast tutaj skręcając Słowiańską jak najbardziej używam kierunkowskazu. Natomiast tutaj przy tym łączniku uważam, że tutaj już takowej potrzeby nie ma. Jest to bowiem skrzyżowanie w łuku drogi